Powiedziałeś, że to byłaby jedna z twoich wymarzonych walk. Conor McGregor i Tromba. A nie, to było bardziej w formie żartu. Nie, no nie. Gdzieś chyba nawet byśmy się nawet w wadze tej samej nie złapali. Gdzie tam, Mati? Jesteśmy na konferencji przed galą High League 2. Kuba Nowaczkiewicz z nami. Jak te ostatnie dni, Kuba? I przede wszystkim jak forma, jak przygotowania? Forma psychiczna jest trochę gorzej niż normalnie, ale czemu? już wracam. Przez ostatnie po prostu wydarzenia, po prostu spłynęło na mnie dużo hejtu. A forma fizyczna, życiowa. Okej. To chyba dobrze, bo podobno trenujesz 10 lat, wieloletnie doświadczenie na Almie. Jak to w końcu jest? Możemy to rozwiać raz na zawsze? Jak to wygląda u Ciebie? 135-136 tygodni temu zagrałem swój ostatni mecz piłki nożnej. 126 tygodni temu pojechałem na pierwszą Almę, którą wygrałem w pierwszym kroku. 9 tygodni. Czyli trenowałem ile? 2 miesiące do pierwszej Almy. Tak to wygląda. Na następną pojechałem, przegrałem, zostałem zduszony, ale przegrałem z gościem. Byłem po dwóch anginach i przegrałem z gościem, który wygrał całą kategorię wagową. Także jak kompletnie jakby dla mnie to była lekcja. Ale to, co jest mówione w internecie, jest bardzo śmieszne, gdzieś tam dopisywane. Co chwilę dostaję pytanie od kogoś, czy nie chciałbym się spróbować bardziej sportowo i tak dalej, i tak dalej. Zostaję tutaj. Nie ukrywam, że ja też nie mam się za sportowca, ale żyję jak sportowiec, więc dobrze mi jest tutaj. Od razu odpowiem, bo na pewno gdzieś tam może to paść to pytanie. Nie mówię, że na pewno, ale wiem, że pada. Tak, a na dwóch Almach byłem. O, tak, okay. Wracając. Na dwóch Almach. Wkurzają Cię? Kolejne już pytania wracające tak samo? Nie. Trochę mnie to denerwowało, ale już mnie to nie denerwuje. Już jakby, no muszą się do czegoś, ktoś coś, do wszystkiego się idzie przyczepić tak naprawdę, nie? Pierwsza konferencja między Wami była bardzo spokojna, nie było czepiania się. Na rundkach nagle się zaczęło, dzisiaj to już w ogóle. Skąd to się nagle tak po prostu wzięło? No bo to pierwsza rzecz to jest ciśnienie. Druga rzecz, wiesz, po ogłoszeniu rundek, my nie mieliśmy rundek, miał mieć ktoś inny rundki, poszliśmy w zastępstwo i nagle dostaję bardzo dużo niefajnych informacji na temat mojego przeciwnika, nie? I to po prostu chodzi o to bardziej personalnie, że wiesz, no nie podoba mi się po prostu jego sposób bycia, czy jego zachowanie, bo jakby ja też nie oceniam książki po okładce, dlatego wiesz, na pierwszej konferencji bardzo z szacunkiem do niego podszedłem, on gdzieś tam później nagrał to Instastory, no już nieważne, na rundkach szacunek gdzieś tam już poszedł trochę w zapomnienie, gdzieś tam zaczęliśmy się spinać. No a dzisiaj to po prostu ja chciałem wyjaśnić jedną rzecz, która mnie bardzo nurtowała. Przygotowywałem się na nią, no i nie mogę jej powiedzieć, bo on ma taką zachciankę i on mi gdzieś tam przerywa i próbuje być śmieszny i tak dalej, i tak dalej. No i się doprosił. Co Cię bardziej wkurzało? Wcinający się Malik, wcinający się Dredziasty, czy to, że Tomasz Cheek wbiegł tutaj na... Dredziasty, bo wiem, że Malik to zrobił bez żadnego, wiesz... To nie było w żadnych tym złych intencji, zresztą rozmawialiśmy teraz, przytuliliśmy się, a Dredziasty to robił po prostu specjalnie, żeby mnie sprowokować. Kolar nie dał rady mnie sprowokować, on gdzieś tam mnie trochę sprowokował, ale spokojnie, bardzo dobrze. Ja się cieszę, bo bardzo to dla mnie nabrało takiego osobistego charakteru i fajnie się kogoś leje, jak ma za coś odpowiadać. Będziesz bił się w Krakowie, już tutaj było dużo Twoich fanów. Myślisz, że ten doping, który na pewno będzie gdzieś tam płynął z trybun Tauron Areny, gdzieś tam Cię poniesie do tej wygranej? Tak, myślę, że to też będzie dużą rolę odgrywało. Przyjechałeś tutaj razem z Trombą, jeżeli dobrze widziałem go gdzieś tam na trybunach. Tak. I powiedziałeś w jednym z wywiadów, że za kilka lat, jak Ty będziesz długo trenował, on też będzie długo trenował, to chciałbyś się z nim zmierzyć. Dlaczego? Czy nie powiedziałem. Powiedziałeś, że to byłaby jedna z Twoich wymarzonych walk. Conor McGregor i Tromba. A nie, to było bardziej w formie żartu. Nie, no nie. Gdzieś chyba nawet byśmy się nawet w wadze tej samej nie złapali. Gdzie tam, Mati? Catchweighty są popularne. 90 kilo Mati teraz waży. Nie, no, myślę, że taka walka byłaby ogólnie bez sensu. Ale gdzieś tam dużo sobie z Matim gdzieś tam sparujemy, sobie dokuczamy i tak dalej, i tak dalej. Także my mamy taką walkę między sobą co jakiś czas. Jasne, a chciałbyś zobaczyć go w klatce? Chciałbym, no. Bardzo mu kibicuję. To czemu? Jeszcze czekamy. Jeszcze trochę poczekać. Myślisz, że jeszcze na ten debiut nam przyjdzie bardzo długo poczekać, czy w ogóle się go doczekamy, bo to też jest... Myślę, że na pewno się go doczekacie, wiecie, Mateusz jest bardzo zajarany sportami walki, my już trenowaliśmy gdzieś tam sobie 2 lata temu, mieliśmy takie przerwy, gdzieś tam robiliśmy sobie jakieś tarcze, cały czas jesteśmy, wiesz, gdzieś tam w kontakcie, cały czas, czy to piłka, czy to sporty walki, cały czas jesteśmy gdzieś tam blisko tego sportu, więc... Okay.
Jasne. Myślę, że... Na koniec chciałem Cię jeszcze spytać o jedną rzecz, bo na gali w Krakowie będą się bili Twoi dwaj krajanie, zawodnicy z tego samego miasta. Będzie bił się i Mini Mike i Norbert Dizgierczak, który jest, jeżeli dobrze pamiętam, Twoim kolegą z maty w ogóle. Tak. Powiedz, jak Ty typujesz ich pojedynki? Dizu jest w bardzo dobrej formie. O Mini Mike'a się nie martwię, bo... Mini Mike. Mini Mike jest kozakiem, dlatego się o niego w ogóle nie martwię. Myślę, że tam będzie jednostronna walka, chociaż Big Jack też może postawić. Jakby ostatnio Big Jack też pokazał, że ma jaja i może się bić. A jeśli chodzi o Disa, to ma ostatnio też dużo problemów takich rodzinnych bardzo. Ale jakby jego przygotowanie też jest bardzo dobre, więc myślę, że pokaże naprawdę dużo. Na High League jeszcze jedne osoby są bardzo dobrze przygotowane. Ochroniarze, widziałeś te owie zadymki? Ten Denis jest niesamowity, szalony gość, ale ochroniarze też tam potem, wiesz, widziałem, że była jakaś wymiana zdań między nimi, nie? Okej. Myślisz, że przydadzą się ochroniarze podczas waszego face-to-face'a na piątkowym ważeniu? Nie, myślę, że nie przydadzą się, bo jeśli coś się wydarzy, to sobie poradzę sam. To co? Czego możemy się spodziewać po tobie w sobotę? Po mnie nie, ja nie robię takich rzeczy, ja nie jestem z tych, nie? Ale myślę, że... Nie, no ja będę presję na pewno, gdzieś tam nie presję, tylko jak to się mówi? Ciśnienie. Trzymał na walkę. Okay. No to tego Ci życzę, dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.